Słuchajcie, mam przed sobą szalik z 1846 roku. Dostałam go tylko i wyłącznie na chwilę do wypożyczenia, by przeczytać wam coś, co jest fascynujące znowu, znowu wstrząsające i nieprawdopodobne, jednocześnie w swojej wymowie dające taki pokój, że Bóg nad wszystkim czuwa, że jest nad nami i że nasza religia jest jedyna święta, prawdziwa. Że jesteśmy w rękach Boga. Bez względu na wszystko, jest to szalik rzymski, zakupiony po prostu w antykwariacie, który gdzieś tam się kurzył, wyrzucony w kąt. A znajduje się w nim taki skarb, jakbym odnalazła jakiś, nie wiem, co najmniej skarb narodów, albo nie wiem, świętego graala, dosłownie. Tego nie znajdziemy już w żadnym szaliku współczesnym. Jest to medytacja o sądzie ostatnim która z niezwykłą dokładnością i precyzją pokazuje, co przed nami, co nas czeka, jak wyglądać będzie era antychrysta, era prześladowań, ta epoka tego zapowiadanego okresu trzech i pół roku w Księdze Daniela i w Apokalipsie i w listach do Tesaloniczan. Jest to opisane na podstawie też na bazie ojców i doktorów kościoła, oczywiście, także jest to nauczanie kościoła oficjalne, które było omawiane, analizowane, przekazywane podczas kazań. Normalnych, niedzielnych, zwyczajnych, rutynowych kazań w kościołach w XIX wieku. O tym się po prostu mówiło. Nikt nie straszył, natomiast wszyscy przygotowywali, by ludzie przygotowali duszę, zbawienie, bo nie ma nic gorszego niż utrata duszy na wieki. Żadna katastrofa tutaj ziemska, wojna, powodzie, potopy czy, czy ogień z nieba, czy wojna nuklearna nie jest tak zła tak okropna, okrutna, tak przerażająca i tak ostateczna, jak potępienie duszy. Więc po prostu Kościół nauczał i przestrzegał, mówiąc o tym, że to nadejdzie, że ten czas tej epoki, tej ery Antychrysta będzie miał miejsce i on będzie zakończony jednym zdmuchnięciem ust Chrystusa i zniszczeniem zła właśnie tego fałszywego Mesjasza. I teraz przejdźmy do przeczytania tego właśnie tegoż muszalika, tej medytacji o sądzie ostatnim. Kto będzie sądził Kogo, kiedy i jak. Co za znaki wyprzedzą sąd ostatni. Sędzią będzie Chrystus, Bóg i Człowiek, poruczony, mając ten urząd od Ojca Niebieskiego, krwawych prac przy męce podjętych, będzie sądził wszystkich ludzi na Górze Oliwnej i Dolinie Jezafata, aby gdzie miłosierdzie wyświadczył, odkupując nas. Tam sprawiedliwość pokazał. Kiedy to będzie, żadnemu nie jest oznajmione. Tylko odpowiedziano, że sprawiedliwie sądzić będzie. Siedem znaków sąd straszliwy poprzedzających. Najprzód sąd osobny, każdego bowiem dusza po wyjściu z ciała otrzyma wyrok od Boga, ciało zaś na ostatnim sądzie. Drugi znak, prześladowanie wielkie od antychrysta, to jest przeciwnika Chrystusowego, na którego oczekują Żydzi. Ten się urodzi w Babilonii, z pokolenia Dan, za sprawą szatańską. Jak od lat przyjdzie. Da się obrzezać w Jeruzalem, a powie Żydom, że jest Mesjaszem, onym obiecanym. Będzie wielkim hipokrytą i odludkiem, pokazując im światłość, a wielce niepowściągliwym będzie. Wielkiej nauki od czarta będzie. Przystanie do niego wiele Żydów, czarnoksiężników, których pewnym znakiem piętnować będzie, i tak przez zmyśloną świątobliwość, sztuczne rozumowania, pogróżki, upominki, na ostatek przez okrutne męki zabijanie wiernych, trzecią część prawie ludzi, oprócz Żydów i pogan, za sobą pociągnie. Żydzi kościół w Jerozolim zbudują, który Rzymianie spustoszyli. Tam obraz swój postawić karze, któremu jako też i osobie swej pokłon boski oddawać karze. Takiej albowiem pychy będzie. Takie wiernych uciśnienie, że im ani chleba kupić, ani wody z rzeki, albo źródła wziąć dla posiłku nie dozwolą. Jeżeli jego pisania albo znaki mieć nie będą, wszędzie morderstwa, zabijania, okrucieństwa, iż gdyby nie skrócone były dni, one ledwie by kto był zbawiony, mówi Ewangelia Święta. Trzeci znak. Powstaną Enoch i Eliasz prorocy, którzy będą w wierze jednych utwierdzać, drugich do nich osobliwie, Żydów nawracać, a to przez trzy lata i dni 160, jako i Chrystus. O czym, gdy się dowie, antychryst każe ich okrutnie zabić i będą ciała ich leżały przez pół czwarta dnia w Jeruzalem jawnie. Ci, co ich zabiją, cieszyć się będą, ale usłyszą głos z nieba: Enochu i Eliaszu, powstańcie. Wtedy powstaną i w obłoku wstąpią do nieba. Antychryst 15 dni po ich śmierci żyć będzie i panować. Potem dla utwierdzenia, którzy za nim szli i onemu wierzyli jako Bogu, pójdzie na górę oliwną i stamtąd na wzór Chrystusa Pana zechce wstępować do nieba, gdy za mocą szatana będzie w powietrze podniesiony. Michał Święty z rozkazu boskiego strąci go i dobiegła pośle. Doktorowie niektórzy rozumieją, że to będzie w ostatni dzień zapustu. Czwarty znak: zaćmienie słońca i księżyca. Gwiazdy z nieba spadać będą i moce niebieskie poruszone będą. To się stanie po zabiciu antychrysta, albowiem 45 dni będą spokojne, bo prześladowcy jego cieszyć się i żenić będą. Grzesznicy zaś, co upadli, żałować, pokutować i nawracać się zaczną do Chrystusa. Lubo może się tłumaczyć i duchownie. Chrystus jest słońcem, który promienie miłosierdzia swego chmurą sprawiedliwości zasłoni. Księżycem Najświętsza Panna, żadnego na ten czas ratunku i pomocy nie dając grzesznikowi. Gwiazdami są święci pańscy, żadnego światła zastawienia się grzesznikowi nie użyczający. Piąty znak. Ogień albo zgorzenie wszystkiego świata... Jako bowiem pierwszy sąd na człowieka, by przez wodę albo po by był karany, dla ognia wszyteczności. Tak drugi przez ogień dla oziębłej na świecie ku Bogu i bliźniemu miłości. Ten ogień czworaką będzie miał własność. Pierwszą w piekle dręcząc potępionych. Drugą w czyśćcu od pozostałego karania gorące dusze czyszcząc. Trzecią na ziemi wszystkie drzewa, budynki bydlęta, ptastwo, ryby, nawet pożerając. Czwartą powietrze i inne żywioły, polerując i do odnowienia przysposabiając. Szósty znak: Zmartwychwstanie wszystkich ludzi, co od stworzenia świata tak źli, jako też i dobrzy z ziemi, w grobach swych spoczywają. Pośle Chrystus aniołów swoich z trąbami, których głos: powstańcie umarli, a stawcie się na sąd, abyście otrzymali nie tylko wedle duszy, ale wedle ciała nagrodę. Powstaną wszyscy i poruszą się z grobów w jednym momencie, tak sprawiedliwi, jak i potępieni. Święci ojcowie rozumieją, że to nastąpi w sam dzień zmartwychwstania pańskiego. A psalmista święty mówi, niech powstanią bezbożni na sąd. To znaczy, że potępieni nie powstaną do chwały, ale powstaną na karę. Tak wszyscy powstaną, ale w różnej postawie, bo sprawiedliwych ciała, bardzo przeczyste i ozdobne będą, ujrzą z żalem potępieni jaśniejące ich umartwienia, pokuty, które dla Chrystusa znosili. Potępionych ciała będą zaszpecone, straszliwe, obrzydliwe dla sprośnych grzechów, których się dopuszczali jako larwy, jakie potępieńcy powstaną. A wszyscy jeden drugiego nieprawości widzieć będzie i przyzna, że słusznie na karanie skazany. Albo jedni w starości zgrzybiałej, drudzy po udrodzeniu pomarli, jedni zdrowi, drudzy ułomni, rąk nóg niemający, garbaci, ślepi, dwie głowy, cztery nogi albo ręce mający. Wszyscy jednak powstaną w latach chrystusowych, których naturę przy zmartwychwstaniu poprawi. A jako gwiazda różni się od gwiazdy światłością, słońce od księżyca, tak sprawiedliwi różni będą od niesprawiedliwych. Większą zasług światłością, miłością, cierpliwością, wiarą, statecznością. Tam sprawiedliwi widząc potępieńców dla łakomstwa, wszetecznictwa, pychy, obżarstwa, pomsty, jako larwy stojących będą mówić oto ten, który nie znał opatrzności boskiej ale wszelką nadzieję położył w bogactwach, w godnościach, w szerokich majątnościach, w wygodach swoich i nieprawościach, w pomstach. Dobrze nam, żeśmy ufali, służyli Bogu naszemu. Dobrze nam, żeśmy nadzieję mieli w Bogu, a nie w ludziach. Wychwalajmyż Go na wieki. Wzajemnie potępieni, widząc sprawiedliwych, których znali, że byli ubodzy, wzgardzeni od nich i od świata, że nad nimi przewodzili, co chcieli swymi sługami, czynili, pogardzali, z nich się naśmiewali – Będą mówić, my szaleni. Rozumieliśmy, że ich żywot dla ubóstwa cierpliwości był głupstwem na świecie i koniec ich miał być bez chwały. Oto poczytani są między syny Boże, a między świętymi cząstka ich jest. Wtedy będzie się więcej weselić ciało udręczone, niż które w rozkoszy wychowane było. Wtedy pomoże stała cierpliwość bardziej aniżeli wielkiej mocy panowania. Siódmy znak, uprzedzający na sąd Chrystusa – Krzyż jego triumfalny, na którym ród ludzki odkupił, z którego widzenia potępieni bardzo są zasmuceni, bo nim pogardzali, a sprawiedliwi bardzo rozweseleni, że go naśladowali. Gdy tedy na Górze Oliwnej zasiędzie w majestacie swoim między aniołami, zgromadzone zobaczy wszystkie ludy i odłączy jedno od drugich, jako odłącza pasterz kozły od owieczek, tych na prawicy, onych zaś wstawi na lewicy, na dolinie Jozafat pod Górą Oliwną. Jaki tam będzie strach, jaka bojaźń? Trudno wymówić. Jeżeli lud izraelski pod górą Synaj, gdy odbierali tablicę albo prawo od Boga, nie mogli patrzeć na majestat Pana i słuchać Jego słów, ale mówili Mojżeszu: Niech Pan Bóg nie mówi do nas, bo umieramy. Ale Ty mów z Panem Bogiem, a my ciebie słuchać będziemy. Jeżeli Daniel Prorok i Jan Święty na wejrzenie anioła, jakoby umarli, padli. Jakoż nie więcej grzesznicy drżeć będą przed sędzią, którego prawa nie zachowali, ach mówić będą: Góry i skały upadnijcie i pokryjcie nas od oblicza siedzącego na tronie i od gniewu Baranka, albowiem przyszedł dzień straszny. Któż stać może przed straszliwym sędzią? Hieronim Święty mówi: Cokolwiek bądź czynie, zawsze słyszę oną trąbę. Powstańcie umarli na sąd, drżeć zawsze muszę. O łaskawszy Jezu, Zmiłuj się nade mną, póki jest czas zmiłowania, abyś mnie nie potępił, gdy nastąpi czas sądu. Jeżeli nieprawości uważać będziesz, któż wytrzyma? Nie wchodź w sąd z sługą swoim, albowiem nie usprawiedliwi się przed obliczem twoim żaden żyjący. Odłącz, że mnie od kozłów postaw mnie między barankami. Od kogo człowiek będzie oskarżonym na sądzie strasznym? Najprzód od czarta którego Pismo Święte zowie oskarżycielem braci, albowiem teraz jest poradnikiem od wszelkiego zła, zatem będzie potężnym oskarżycielem i instygatorem na sądzie. Na sądzie ostatnim. Od Anioła stróża, który będąc pilnym stróżem naszym od grzechu i wszelkiego zła odwodząc, na sądzie będzie oskarżycielem, żeśmy go słuchać nie chcieli. Potem od pokrewnych, przyjaciół, i tak dalej, którzy albo ukrzywdzeni, albo złym przykładem zgorszeni, przymuszeni podarunkami, strachem przywiedzeni byli do grzechu. Skąd dzieci na rodziców, słudzy i poddani na panów, panienki na zwodzicielów, niewiasty na gwałtowników, brat na brata, towarzysz na towarzysza powstaną i skarżyć będą. Od sumienia własnego, z którego jako z ksiąg każdy przeczyta wszystkie sprawy swoje. Od każdego stworzenia, od wszystkich istot, których na złe używał. Wreszcie od samego prawa Bożego, które znał, a je jednak nie chował. Dni święte, których nie święcił, skarby, pieniądze zakopane, które na ubogie, na fundacje, na szpitale mógł rozdać, sobie niebo kupić. On je do ziemi, skąd wyszły, zakopał, skarżyć będą. Od samego Chrystusa, który prace swoje krwawe dla zbawienia ludzkiego podjęte, opowiadać niewdzięczność, ze złym na oczy wyrzucać będzie. Tak święty Hieronim mówi. Co będziesz czynił, grzeszniku. Gdy przeciw tobie sumienie własne mówić, prawo następować będzie. Oskarżą cię żywioły, powstanie przeciw tobie sumienie własne, żalić się na ciebie prawo będzie. Oskarży cię i razem powstanie przeciw tobie wszystko stworzenie, jak nie mniej i krzyż Chrystusów. Rany Jezusa potępiać cię będą. Cóż na to powiesz? Zamkną usta twoje zdradliwe. Teraz mów, zmiłuj się panie nade mną według nieprzebranego miłosierdzia twego, objaśnij o czym moje panie, a będę uważał cudowne sądy twoje. Brzydzę się grzechami, wszystkimi nad wszystko co wiem. Tyś jest Bóg mój i wszystko, którego miłuję nad wszystko. Najprzód, za co człowiek będzie osądzony i wynagrodzony? Najprzód, za myśli próżne, mściwe, pyszne, szkodliwe. Cielesne, które mi się bawił, albo je kochał, nie odrzucając zaraz, ale na nie nie zważał. Dwa. Za słowa próżne, lekkie, uważające, bluźnierskie, chociaż żartem jednak uszczypliwie wymówione, lub słuchane. Za uczynki złe i za pilniejsze staranie nabycia dóbr doczesnych, aniżeli wiecznych. Cztery. Za grzechy niewiadome, cudze, przywodząc kogo do złego, albo nie odwodząc i nie prowadząc do dobrego do czego z miłości każdy obowiązany chrześcijanin, a z powinności każdy przełożony. 5. Zauczynki dobre, bądź niedoskonałe, bądź złą intencją dokonane. 6. Z darów sobie danych, tak duszy jako i ciała, jeżeli ich na dobre użył i ona mi Bogu służył, albo bliźniemu dla pomocy tak duchowej, jako dla ciała potrzebnej. 7. Z czasu zmarnowanego, którego mógł dla siebie użyć na zbawienie wieczne, a na pożytek i dobro bliźnich. Będzie wynagrodzony za dobre uczynki z miłości w miłości i według miłości dla Boga, dla siebie i dla bliźniego, sprawowane za co usłyszą wszyscy takie słowa pociechy, że się zdumiewać będą, gdy im sędzia rzecze: Pójdźcie, błogosławieni Ojca Mego, osiągnijcie królestwo moje wam zgotowane. Łaknąłem, pragnąłem, daliście mi jeść i pić. Ciesząc się z takiej łaski, wymawiać się będą. Kiedyżeśmy Cię widzieli, Sędzio najsprawiedliwszy, nie pamiętamy. Usłyszą, coście jednemu z najmniejszych moich uczynili, mnieście uczynili. Na oskarżonych zaś i potępionych takowe wyda wyrok. Idźcie przeklęci do ognia wiecznego, który jest zgotowany czartu i aniołom jego. A tak surową twarzą i zagniewanym sercem najsprawiedliwszy sędzia wyda ten wyrok, jako mówi Bonaventura Święty. Choćby i sama Najświętsza Panna i wszyscy święci na kolana z łzami upadając prosili za tym co umarł w grzechu śmiertelnym, sędzia nie wysłucha, bo czas sądu nastał. Tu myśl przejmij bojaźnią przed sądem gotuj sprawiedliwość. Uciekam się do tronu miłosierdzia twego, mam ufność w litości twej, której końca nie masz. Więcej ty możesz odpuścić, Boże, niżli ja się dopuścić złego. Do Ciebie, lekarzu, mój na zleczenie, pod Twoją protekcję uciekam się i którego sędziego znaleźć nie mogę. Tego zbawicielem mieć pragnę. Nie upatruj, Panie wielkości, zbrodni moich, ale według nieprzebranego miłosierdzia Twego bądź miłości w mnie, wielkiemu grzesznikowi. Panie Jezu Chryste, sędzio żywych i umarłych, postaw mękę, śmierć i krzyż Twój między sądem Twoim a duszą moją, teraz i w godzinę śmierci mojej. Ochotnie teraz wszystkie przyjmę męki, abym od wiecznych uwolniony został, gdyż nie będzie pan sądził dwa razy jednego. Tu pal, tu siecz, tylko na wieki odpuść panie. Panie, tu nie opuszczaj karania, żebyś na wieki odpuścił. Jak ma się człowiek na sąd gotować i dlaczego sąd ostatni? Najprzód dobrze żyjąc, sumienie często roztrząsając, skruchą, szczerą spowiedzią od ciężaru je grzechowego uwalniając. Sędziego podarunkami miłosiernych uczynków, tak cielesnych jako i dusznych, zawczasu błagając i zniewalając. Łaskił sędziego rozmową, przez modlitwę umysłową nabywając. Miłości jego pogardną dóbr doczesnych, czynieniem dobrego, naśladowaniem żywota jego w ponoszeniu przeciwności przyczyniając sobie, sądy o sobie niebacznie chętnie znosić, krzywdy podjęte bez marszczenia się podejmować. Na żadne się utrapienie nie skarżyć, ale wszystko, naśladując Chrystusa, w cierpliwości ponosić. Nikogo nie sądzić, nikim nie gardzić, tylko sobą. Dla siedmiu przyczyn. Pierwsza, aby pokazał, że jest sprawiedliwy sędzia, Bóg, Pan i stwórca. Ziemscy bowiem sędziowie albo nie mogą, albo nie chcą, albo nie umieją dobrze sądzić, albo się zbytnim afektem, albo podarunkami uwodzą. I tak sprawiedliwość cierpi. Pan Bóg zaś umie, chce i może sprawiedliwość wymierzyć. Podoronkami nie daje się ująć, bo jest Pan możny. Aby grzechy, lub ze złości, lub ze wstydu, lub innym sposobem świętokradzkim na spowiedzi tajone były obwinione, zasługi i zbrodnie publiczne i jawne, nagrodą i karaniem publicznym były zapłacone, tak według ciała jak według duszy. 4. Aby zniewaga, niesława i pogarda publiczna Chrystusa publicznym zawstydzeniem niezbożnych. Chwalebnie przed obecnością aniołów i wszego stworzenia nagrodziła się, będą płakać i patrzeć, którego zranili. 5. Aby zarumienili i zawstydzili się ci, którzy sprawy, wyroki boskie, także i bliźniego postępki nieuważnie i ciekawie sądzą. 6. Żeby niezbożni żadnej wymówki w grzechach nie mieli. Obaczą tam młodzieńcy świętego Kazimierza i świętego Kostkę. Żołnierze św. Sebastiana, hetmani św. Stachego, królowie świętego Ludwika, gospodarze św. Izydora, małżonkowie św. Jadwigę. Obaczą oboje płci wszelkiego wieku i stanu ludzie, którzy się o zbawienie starali, gwałt sobie dla nieba czynili, czemuż i oni czynić nie chcieli. 7. Albowiem wiele spraw tak złych, jako Husa, Kalwina, Ariusza i innych heretyków, jak i niemniej dobrych ludzi apostolskich, świętego Franciszka, Dominika i innych zakonodawców, aż do końca świata trwać będą, z których pierwsi dla zgorszenia karanie wieczne, drudzy zaś dla zbudowania zapłaty i chwały odniosą publiczną. Tu wysławię mądrość, sprawiedliwość, dobroć i miłosierdzie Boże. Sprawiedliwyś, Panie, i sprawiedliwy sąd Twój. Poznałem, Panie, że sprawiedliwością są sądy Twoje. Na wieki nie zapomnę sprawiedliwości Twoich, albowiem onemi ożywiałeś mnie, miły Panie. Niech będzie serce moje czyste w sprawiedliwościach Twoich, abym nie był pohambiony. Dawid. To jest, słuchajcie, nieprawdopodobny opis, druga połowa XIX wieku, opis ostatnich dni, dni za czasów Antychrysta. Tej właśnie ery antychrysta, o której Kościół mówi, też naucza, przypomina, skrupulatnie poucza dusze, tak by skupiły się na tym, co jest najważniejsze, na zbawieniu, nie na samym antychryście, na jego wyglądzie, na jego słowach, na tym, jak będziemy cierpieć, jaką mękę będą te pokolenia przechodziły, które będą żyły w czasach antychrysta, ale tylko i wyłącznie na mękach piekielnych, których mamy uniknąć. I cały tutaj opis dość szczegółowy, bardzo precyzyjny, pokazujący te, ten czas ery Antychrysta, dzisiaj tak bardzo no, cie, ciekawy dla wielu katolików, przeszukiwany w internetach, w książkach, który wzbudza sensacje, który jest tutaj prostym językiem opisany, był dostępny dla wszystkich, ogólnodostępny poprzez kazania, poprzez treści, które księża, kaznodzieje nieśli dalej za ambon w kościołach, i my tutaj skupić się głównie musimy na tym, że naszym wrogiem nie jest Antychryst, a będzie naszym wrogiem nasza wola, my sami nasz grzech. I to jest największy, najpotworniejszy wróg, najuchydniejszy, najbardziej potężny, dlatego że popełniamy grzechów multum, codziennie. A za każdy grzech powszedni, za każdą niedoskonałość, za każdy grzech ciężki będziemy musieli zdać sprawę i cierpieć w czyściu. Albo być potępionym. Dlatego tak piękna jest ta medytacja, tak napawająca nadzieją, tchnąca tą nadzieją, jeżeli żyjemy zgodnie z przykazaniami, wiemy, że już czas jest bardzo krótki, nikt nie ma czasu, bo każdego dnia możemy skończyć swoje życie, więc codziennie powinniśmy być jako katolicy przygotowani do sądu, tego sądu szczegółowego i tego sądu ostatniego, powinniśmy. Często rozważać medytację, właśnie o sądzie ostatnim, ostatecznym, w którym dusze będą sądzone, oddzielone kozły od baranków, a ten czas będzie właśnie poprzedzał czas władzy i rządów okrutnego, zbrodniczego, udającego mesjasza, antychrysta. I to wszystko na dzisiaj. Dążmy do świętości, naśladujmy największych świętych, ukochajmy ich, prośmy ich o pomoc. Każdy niech woła, błaga o pomoc swoich patronów, swoich świętych przewodników. Oczywiście niech Maryja, m, królowa i wspomożenie wiernych, najświętsza Panna, niech będzie nam matką, przewodnikiem, pośredniczką łask i niech prowadzi nas do Chrystusa. Amen.